Siema, witajcie w drugim odcinku Zagrajmy Vertaler 2 Alien Time na hardzie. A w zasadzie jest to już odcinek 13 serii Vertaler 2. W tym odcinku zmierzymy się z drugą misją Alien Time i też mamy tutaj agentkę Tani. Ta misja zaczyna się w dość ciężki sposób, bo od razu atakuje nas czołg i grupka żołnierzy i zaraz musimy szybko rozwalić ten czołg rakietowcami, czyli tymi typkami z jetpackami, bo inaczej zginie Tania i zginą inżynierzy, a jeżeli nie będziemy mieć inżynierów, to nie rozpykamy tej misji. I teraz tak. Tą misję można przejść na dwa sposoby. Można albo iść tam, gdzie mamy odkryty teren na górze i przejąć najpierw tą bazę, albo też można iść na prawo i tam jest baza ruskich i też można ją przejąć, ale to przejęcie jest trudniejsze. Więc to już pozostaje kwestia wyboru. Ja wybieram teraz łatwiejszą opcję i atakuję tą bazę na górze, która w zasadzie jest niechroniona. I następnie dopiero będę udawał się na dół. W tej misji mamy za zadanie przejąć właśnie bazę na górze i zniszczyć bazę na dole. A w jakiej kolejności to zrobimy, to już nasza sprawa. W każdym bądź razie ta opcja, którą robię teraz, jest łatwiejsza. Tylko jak widzicie, kolejny czołg mi się tutaj przywalił i chce mi tutaj zabić Tanię. Zabili mi jednego inżyniera. Jeśli zginie jeszcze ten drugi, w zasadzie już dwóch mi zabili, teraz mam tylko jednego. On musi przeżyć, bo bez niego tej misji nie wykonam. Zaraz zobaczycie czemu. Jak tylko zniszczę to działko, to Tania już będzie mogła wbiec do środka. O, już mamy swobodne wejście dla niej. I teraz niech wysadzi tutaj te działka przeciwlotnicze, żeby rakietowcy mogli się tam dostać. A tymczasem wysyłamy inżyniera, żeby on będzie musiał przejąć taki tutaj budynek. Zaraz go zobaczymy na mapie. O właśnie, o ten biały budynek na górze, co wygląda jak jakiś klasztor. Ten budynek musimy przejąć. I jak to zrobimy, to zaraz zobaczycie, że dostaniemy tutaj zrzut inżynierów i będziemy mogli całą bazę przejąć. Bo mogliśmy też przejąć baraki i wtedy dopiero wyprodukować sami inżynierów, ale to jest tańsza opcja, że tak powiem, bo dostaniemy ich za darmo. Jeszcze trzeba zniszczyć te działka tutaj radzieckie. I już rozsyłamy inżynierków. Akurat taka ilość, że starczy na przejęcie wszystkich budowli. I całą kasę możemy przeznaczyć na budowę czołgów. I teraz po prawej nam się tutaj odsłoniła baza wroga. I tą właśnie bazę musimy zniszczyć. I jak tylko to uczynimy, to ta misja się zakończy. I jak widać, jest to również krótka misja. Założenia podobne w zasadzie jak w pierwszej, czyli zniszcz wszystko, całą bazę wroga. No i jak na razie to tak. Tania musi zostać tu w bazie. Czołgi niech ją osłaniają. Znaczy, jeśli będą nas atakować żołnierze, to czołgi są niepotrzebne, Tania sobie poradzi. No i właśnie biegnie grupka, ale oni nie stanowią żadnego zagrożenia. Tania ich zdejmie, zanim się zdążą obejrzeć. I robimy tylko czołgi. Więcej do szczęścia, tutaj nic nie będzie nam potrzebne. Tymczasem tutaj może uda nam się trochę nadgryźć, że tak powiem, tą ich bazę naszymi typkami. Jak na razie nie jest chroniona przeciwlotniczo, więc spróbujmy. Może uda nam się coś zwalczyć. Jakby im odłączyć prąd, to wtedy już te działka przeciwlotnicze straciłyby działanie. I można by ich wszystkich zdjąć z powietrza. To by była najprostsza opcja. Ale zobaczymy, czy się uda nam to zrobić. Jak na razie się trochę zdenerwowali, zaczęli jeździć po swojej bazie. Zdezorientowani są.
bo nie mogą mi w tej chwili nic zrobić. Zobaczymy, jak długo potrwa ta sielanka. Dobra, i teraz baraki. Dobra. I teraz niszczymy im. O, już zaczęli się odbudowywać. Czyli oni chyba tak łatwo nie odpuszczą. O, o, jeszcze... O kurde, jeszcze flag traka zbudowali, on mi zaraz rozwali wszystkich moich żołnierzy. Niestety te flag traki są bardzo skuteczne przeciwko tym właśnie moim rakietowcom na jetpackach. Koszą mnie jak muchy. Myślę, że już nic z tego nie będzie. Także straciłem ich. Mogłem najpierw zniszczyć im ten główny budynek. Ale mam już wystarczająco dużo czołgów, także myślę, że sobie poradzą. Dodatkowo Tania będzie zabezpieczać czołgi przed żołnierzami, żeby się tam nie bawić. O, jeszcze dostałem, jak widzę, zapas rakietowców. W ogóle nie zwróciłem na to uwagi, bo widzę, że... No, no to teraz mam dużo rakietowców, dużo czołgów, także myślę, że jedziemy już po zwycięstwo w tej misji. Zaraz rozpykamy wszystko. Rakietowcy tylko muszą pozostać poza zasięgiem tych przeciwlotniczych, tych flag tracków i dział przeciwlotniczych. Dobra, niech się wycofają. Czytanie trzeba podesłać bliżej. Dobra, i teraz trzeba rozwalić te działka, żeby Tani nie zestrzeliły. Tylko, że kombajny też stanowią dla Tani zagrożenie, bo radzieckie kombajny, jak wiemy, mają karabiny, które są dość skuteczne też przeciwko właśnie żołnierzom, jednostkom. A Tania potrafi wysadzać budynki, ale niestety nie potrafi wysadzać jednostek czołgów, czyli jednostek tych jeżdżących, że tak powiem. Dobra, jak ona tutaj wszystko... Właśnie, niech ona wysadzi elektrownię, to już wówczas rakietowców będę mógł wpuścić, bo nie będą mieli zasilania. Tylko tu już kombajn się skubany chciał zaczaić i mi ją zestrzelić. Jak widać, nie dają za wygraną, szybko chcą budować, trzeba im to ukrócić, zniszczymy im główną bazę. Dobra. Jedziemy dalej. Jak widać, dość prosta misja. Tylko po prostu, no, trzeba ją dobrze zacząć. Ja nie powiem, żebym zaczął ją jakoś rewelacyjnie, ale... No też nie było tragedii. Już niszczymy ostatnie budynki i misja będzie ukończona. Jeszcze zapomniałem, że mam naloty w ogóle. Zresztą nie chciałem może ich stracić, bo... Jak tu mieli ochronę przeciwlotniczą, to... Dobra, i ostatnie działko przeciwlotnicze. I misja jest wykonana. Myślę, że czas też będzie całkiem dobry. O właśnie, tutaj dostałem też rzut, bo gdybym najpierw zaatakował tą bazę, to... Także, no, czas dobry. Także dzięki, cześć.